O której się umówiliśmy? Zdaje się, że 10:30. Pół godziny zawsze trzeba dodać, co powinni tu być. Tak nie zaraz przyjdą, no to przecież im bardziej zależało na tym spotkaniu niż mnie. Czy wy wiecie, która jest teraz godzina? Wkrótce będzie anioł pański. Dobra, jak przyjdzie, niech go Pan od nas pozdrowi. Pan zostaje. No przecież musimy się jakoś umówić. Mówcie się między sobą, tylko dokładnie. A później nie mi to któryś z was przekaże. Ja będę na pewno. Ja dzisiaj byłem, spóźniłem się trochę i nikogo nie zastało. Nie, to nie ma sensu. Ja też. Do każdej najgłupszej rzeczy potrzebny jest reżyser. Do okazjonalnej akademii, do lewej modu, do uroczystego pogrzebu. Oczywiście ja mu się nie naprzeczam. Zrobi co zechce. Ale wiem, że ta ciemnota nie obejdzie się bez dobrego reżysera. W końcu reżyserowałem już nie jedno. Operę, operetkę, oratorium na cześć ofiar, oratorium na cześć zwycięzców, papisy uczniów w szkole muzycznej, no oczywiście klasy. Nawet napad na bank musi być wyreżyserowany. Tak jest, zagrany i wyreżyserowany. Każdy ruch, każdy gest od tego reżyser jest. Wszystko musi się wyreżyserować. Inaczej nic z tego nie wyjdzie. Moim zdaniem do sztuki niepotrzebna jest muzyka. Podobnie jak do muzyki niepotrzebna jest sztuka. Porozmawiamy o tym po drodze, wie pan. Ja jestem idealistą i chciałbym nim pozostać. Ja wiem, że kompozytorom daje się czasami zarobić w teatrze, ale mnie to poniża i sztuce wcale to nie jest potrzebne. Muzyka do Wajda, Ibsena, Moliera, daruje pan. Ale muzyką zapycha się czas. Po to by się nie dłużył. A on się i tak dłuży. Czy wy wiecie, która jest teraz godzina? Wkrótce będzie anioł pański. Dobra, jak przyjdzie, niech go pan od nas pozdrowi. Pan zostanie? No przecież musimy się już umówić. Umówcie się między sobą, tylko dokładnie, a później niech mi to któryś z was przekaże. Ja będę na pewno. Ja dzisiaj byłem, spóźniłem się trochę i nikogo nie zastałem. Ja też. To co, Probana, umówiliśmy, niechże pan sobie to zapisze do teśki, dobra, dokładnie, potem na pan zawianowi, ja nie mam czasu. W pewnej chwili zaczęło się ludziom wydawać, że nie ma nic prostszego, jak żyć. Ot, żyje się już, a problemy mają tylko ci, którzy chcą je mieć. Jest wszakże inaczej. Prędzej czy później życie dogoni cię, da ci potężnego haka. Ty wywalisz się jak długi i pomyślisz, co ja robię w tym błocie. Przecież buty mam czyste zawsze, ręce też. A teraz zabłocony, brudny. Czy pan wie, co mi powiedział jeden filozof? Który? To jest brodo? Proszę pana. Co on wie? Proszę pana, żona go zdradza, a on wykłada o jedności ideału. Proszę pana, fanatyk. Na tej leży oczytany. Nie. Ona go nie zdradza. Ona się po prostu puszcza. A potem mu to wszystko opowiada. Oni są jak małżeństwo Sartre. Wie pan, niby że to ten sam poziom. Trzymamy się wspólnie, ale folgujemy się osobno. No, taki egzystencjalny wymysł. Ta krowa od Sartra ma zresztą fioła, bo gdyby rzeczywiście miała coś z tego, no to by się cieszyła tym swoim powodzeniem, jak idiotka. A ta krowa analizuje to i jeszcze forsę za to. No, proszę pana, grosz nieźle zapracowany. A wie pan co, że tak się nauczę, co teraz tutaj mówię? Wie pan, co ja najbardziej tutaj lubię? Te fragmenty, które do końca tak nie bardzo rozumiem. Bo tu jest bardzo wiele myśli trafnych, nawet głębokich. I ta forma, proszę pana, no co to za forma, żeby się dialog rozgrywał przy użyciu imion od A do Z. No w końcu po jakimś czasie nawet największy idiota dojdzie do przekonania, że to wszystko przebiega i może nawet, proszę pana, przewidzieć koniec. O, właśnie, tę scenę, którą robiliśmy ostatnio, musimy zagrać o wiele ostrzej. To nie ma być dialog. To ma być wielki, namiętny, wspaniały spór o pryncypia. No, a gdzie pan widzi te pryncypia?
Przecież to jest normalny bełkot, tyle że napisany przez niezwykle inteligentnego autora. Nie, ja myślę... Niech pan gra, a nie myśli. Nie! To znaczy dobrze, ale źle. Pan musi dać jasno do zrozumienia, że pan nic nie rozumie. Rozumie pan? Przecież na początku było słowo. Proszę pana, w księdze tak było, a nie w życiu. Pierwszy człowiek, który jeszcze jako małpa nie wiem, nieartykułowane dźwięki już coś przekazywał. Już to miało jakieś znaczenie. A budzicie, chodź tu, chodź tu, proszę pana. A pan wie, że ja nie muszę śpiewać. Bo ja mogę zatańczyć. O. Ja to gdzieś widział. 10:08. Spóźniłem się prawie 8 minut, ale tyle można jeszcze zaczekać. Ale teraz nie będę czekał. Ciekawe tylko, czy byli i poszli, czy byli i jeszcze nie przyszli.